Dzień dobry. W sobotę o 4:18. Godzina, że tak powiem, dość młoda. A ja jestem już na plaży. Bynajmniej nie po to, żeby rzucić ręcznik i zająć miejsce. Ale jakby to powiedzieć... Dlatego, że chciałbym się siku i musiałem wstać. A przy okazji, skoro plaża niedaleko, to mówię, ustąpię. Wschodu słońca nie widać, bo po pierwsze jest za drzewami, bo to z tamtej strony. Po drugie, niebo jest dość mocno zasnute chmurami. Ja przywitam się pewnie z wami jeszcze raz. Za 3-4 godzinki może, jak już będzie taka cywilizowana pora. A tymczasem oddaję głos do studia i udaję się do swojej sypialni. Dzień dobry po raz drugi. Tak jak powiedziałem, nie pomyliłem się nawet specjalnie, 3,5 godziny później. Wstałem, przygotowałem śniadanie. Reszta też dopiero wstała. I ten. No i plan jest taki, że śniadamy. A potem idziemy się wodować, tak? Tak. I płyniemy. Tamponem i kajakiem. Ale to po śniadaniu. Kroasancik prosto z Marsa na śniadanie. I to wystarczy do kawy i człowiek już będzie najedzony. A few moments later. No i stoi. A miał dymać. Chociaż nie, no dyma. Dyma jak wściekła, ona kompletnie niewzruszona. MS Jaszcząb zwodowany. Tam jest marynarz z Kieksza. Będzie pływał na pontonie. Ej, kolego, ty mnie tu nie odpływaj. I płyniemy zdobywać drugą stronę jeziora. Tak jakbyśmy nie zdobywali jej wcześniej, 2 lata temu, rowerkiem wodnym. I kajaczkami również. Jaszcząb ma za sobą tak naprawdę tylko jeden epizod na wodzie. Mam nadzieję, że tym razem będzie równie przyjemnie co wtedy i obędzie się bez jakichkolwiek komplikacji. Uwierzycie, że oni dzisiaj sprawdzali pogodę, jaka będzie, czy można wypłynąć tym pontonem na jezioro? Morską pogodę sprawdzali. Żenuła. I tak samo można chillować. No i pływając sobie po jeziorku spotykamy Gretę Garbo w czasach swojej świetności, czyli jak miała 63 lata z jakimś facetem, chyba Szwed jakiś. Szwedzki ochroniarz. Dobra, no teraz tak na poważnie. Spierdalaj. I tak to jest zaprosić na prestiżowy camping ludzi, to wie się robią taką, że koniec. Nogi sobie będziemy w jeziorze, bo 2 złote za drogo na prysznic. No i popływamy. Ściągamy sprzęt na brzeg. Na wodzie zaczyna się robić spory tłok. Ale to jest ta godzina, gdzie ludzie dopiero nad tą wodę przechodzą. My byliśmy dość wcześnie, bo już przed 9:00 albo koło 9:00 byliśmy na wodzie. Już jest prawie 11:00. No i teraz kawka. Pośniadaniowa, taka druga. Idziemy na spacerek do opuszczonego ośrodka.
A few moments later. Po rozrywkach akwaidalnych idziemy na eksplorację opuszczonego ośrodka wczasowego. Ośrodek jest oddalony o 2 dni drogi stąd. Także długa podróż przed nami. I tam, nach. Zobaczymy, czy nie wymiękną. A teraz na pstryknięcie palcem przenosimy się do wczesnych lat 80. Uwaga! Jakiś niezły badylarz musi tym jeździć. Pewnie ze 2 hektary pod szkłem, jakieś rezje albo coś. Duży fiacik, nie wiadóweczka. Ciekawe, czy jeździł do Skowronka. Tam, gdzie Walasek prowadził ośrodek. Dotarliśmy do opuszczonego ośrodka. Ja jestem tutaj z rewizytą, a goście moi będą tutaj pierwszy raz. Zapraszam do środka. Na lewo proszę się kierować. No i dotarliśmy do opuszczonych domków. No nie powiem. Różowe, ale przyjemne. I tak trochę pływam, trochę nie pływam, trochę leżę. Czy mi się chce siku, czy nie, to nie ma znaczenia. Także no fajnie. A buja tak przyjemnie, że można się zdrzemnąć i obudzić czasem na środku jeziora. Ale nie powiem, sympatycznie. Dobre, nie? Zarwała dupą w wodzie, gdzie jest o połowę lżejsza niż normalnie. Kurwa, zabawkę dziecku jakąś. Teraz się możesz tym nakryć. Boże święty. Co za bomba. Skisłem, normalnie skisłem ze śmiechu. Ale! O nie! Jestem na kursie kolizyjnym. Proszę Państwa, temat jest świeży i na gorąco. Pytam uczestnika samego zajścia, jak to jest zepsuć zabawkę w wodzie taką z wypornością do 120 kg? Wada była to fabryki. I zapłacić mi tam na wyjeździe jeszcze. Nie, no to tam podobno tam mówiła pani, że ty już się rozliczysz. Ja już sobie ureguluję. Przyjechali na 24 godziny i wyjeżdżają. Moi goście już pojechali, jak dobrze wiecie. Nie do końca rozumiem powody tej decyzji. Znaczy, rozumiem powody tej decyzji i śmieszą mnie one. Wiecie, dlaczego pojechali? Bo nad Brukselą już było widać chmury i one przyjdą jutro do nas i może padać. Powiem tak, shame on you. Jak nie chcieliście być ze mną pod namiotem, trzeba było wymyślić coś oryginalniejszego. A nie takie gówno. A ja siedzę sobie przy resztkach ogniska
Po 4 czy 5 dniach ognisko w końcu zgasło. Ogień nie był podtrzymywany. Jest to moja zielona noc. Jutro, no w zależności od pogody, nie ukrywam, w zależności od pogody. O Jezu, ale strasznie wyglądam teraz. A może lepiej tak. Zwinę się albo przed południem, albo jakoś do południa, no i jedziemy dalej. A gdzie? Tego sam na razie nawet nie potrafię określić. Zobaczymy, co mi tam mapa pokaże. Co tutaj po drodze jeszcze ciekawego jest. No oprócz oczywiście tego, że chcę zobaczyć ten opuszczony hotel, który jest w pobliżu. I może tam zrobimy też nockę. Ale to się też okaże. A tymczasem zielona noc.